Mała książka o tolerancji to pierwsza polska książka w serii Bez tabu. Autorką jest Magdalena Środa, która w przystępny dla dziecka sposób wyjaśnia nieznane mu dotąd pojęcia, na przykład tolerancja, stereotyp, uprzedzenia, obcy i inne. W dzisiejszym świecie u większości społeczeństwa występuje wrogość, brak akceptacji wobec inności. Dotyczy to zarówno pochodzenia człowieka, ale także jego wyglądu. W przedszkolach i szkołach dzieci coraz częściej wyśmiewają się z kolegów z wielu powodów, na przykład, że jest gruby, niepełnosprawny, ma piegi czy też nosi okulary. Tak więc nie dotyczy to tylko rasy człowieka. Dzieci nie potrafią zaakceptować odmienności. Wynika to z błędnego wychowania dzieci oraz braku wiadomości na ten temat. Mała książka o tolerancji przedstawia dziecku problemy związane z tolerancją. Znajdziemy też informacje o tym, jak łatwo ludzie wysuwają pochopne wnioski tylko dlatego, że kierują się stereotypami. Lektura uczy szacunku do innych oraz tego, że każdy jest człowiekiem i zasługuje na godne traktowanie. Druga część przedstawia czytelnikowi historię dawnej Polski, która była kiedyś krajem wieloetnicznym, gdzie przenikały się różne religie i narodowości. Magdalena Środa zachęca do odnowienia wielokulturowej tradycji, by być bardziej otwartym i tolerancyjnym wobec innych osób. Uważam, że jest to doskonała lektura dla dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Napisana jest zrozumiałym językiem, trudne pojęcia bowiem wyjaśnione są w ramce, do której czytelnik zawsze może sięgnąć w celu ponownego powtórzenia. Książeczka nie jest dużych rozmiarów, posiada kolorowe ilustracje, które pomagają przyswoić poruszany problem. Polecam ją zarówno dorosłym, jak i dzieciom, którzy chcą nauczyć się lepszego życia, życia, które nie rani innych, przeciwnie, uczy tolerancyjnych zachowań. Dzieciaki na luzie polecają.